Cześć, ja jestem Juno, a przed wami, jak już zapewne zdążyliście się domyślić, gra Lucius, albo może raczej z takim akcentem Lucius, ale wolę mówić Lucius, zdecydowanie. Gra opowiada historię chłopca urodzonego 6 czerwca 1966 roku. I to dziecko po prostu nie mogło być normalne. Jest prawie druga w nocy, a ja właśnie przetestowałam, jak się Lucjuszek nagrywa. Jeszcze raz sprawdzę opcję. Myślę, że tak powinno być ok. I mimo, że sama wolę grać zawsze w języku angielskim, specjalnie dla was zmieniłam na polski. No więc myślę, że nie będę przedłużać, tylko kliknę magiczny przycisk Nowa gra. Nie wiem, czy już to mówiłam, ale zapewne nawet kilka razy, że gram całkowicie na ślepo. Oglądałam kilka tam odcinków czyjś z tego, ale zupełnie nie wiem, jak w to grać, więc od razu mówię, że będę lamić. Czyżby w tej grze nie było wyboru poziomu trudności? No nic, skorzystaj z umiejętności usuwania wspomnień, gdy ktoś cię złapie. Na pewno się przyda, chociaż jeszcze nie mam pojęcia, jak używać moich wspaniałych umiejętności. No. Jeśli chodzi o fabułę, no to wiem, że kierujemy tutaj... Znaczy, może to nie jest fabuła, tylko po prostu to, że kierujemy małym chłopcem. Odniesienia do filmów takich jak Lśnienie, Omen i tego typu klasyczne horrory, które znają chyba wszyscy. I nie bardzo wiem, co mówić, ponieważ mamy ekran ładowania. Chyba się załadowało wreszcie. Czyli Lucjusz ma już 6 lat, tak? Widzę, że ktoś tutaj sobie przyjęcie chyba urządził. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Widzę ciekawą kolorystykę w tej grze. I to, że Lucjusz ma twarz okrągłą jak talerz. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys. Mam pomagać ze zmywaniem w moje urodziny? Znaczy, właściwie Lucius ma pomagać w jego urodziny. No nie, no ja rozumiem, że to jest rok tam 72, prawda? Ale może bez przesady, no. Dzieci też mają swoje prawa. Chyba. Okej. Mam nadzieję, że samouczek jakoś szybko przeleci, albo w ogóle go nie będzie. Lucjusz chyba słyszy głosy, jak każdy bohater horroru. Chociaż nie wiem, czy ta gra jest horrorem. Nie no, jasne, że jest. Czy to jest... O mój Boże, to jest straszne. To był tatuś. Tatuś, nawias, czytaj Lucifer. Nie mam pojęcia. Okej, widzę. Fajnie, cieszę się. Dobra, widzę, że wszystko wytłumaczą nam tutaj jak dla idioty. A ja już przez to przeszłam. Ja zaczynałam
już nagrywanie przecież raz, a właściwie widzieliście tamten profil, test, no pomysłowo nazwałam, nie ma co. O, wreszcie. Bierzemy kłódkę ze stołu. O, ona tam sobie sprząta. No i za długo nie nasprząta, prawy przycisk. Nie, zaraz, nie ogarniam tego. Kłódka. Takie myk z kłódką zrobimy. W chłodni nie jest wystarczająco zimno. To już tylko przez chwilę. Trzeba było nie kazać Lucjuszowi zmywać w jego urodziny. Taka dobra rada na przyszłość, ale myślę, że tej pani już się to nie przyda. Tak, wiem, zaburzam klimat. Jak zwykle zresztą. No, jak mi przykro. Już nie. Dziwne dziecko z tego Lucjusza, naprawdę. Jakieś ptaszysko czarne. Uuu. Ładne oczy. Ten zegarek jest dosyć psychodeliczny. Uła, aleś ty brzydka. Do tego ma krzywo pomalowane paznokcie. If I put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source. At the center of it all was the boy. No i mniej więcej teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra, bo to był jeszcze taki, wiadomo, wstęp. Coś dziwnego dzieje się w pokoju Lucjusza, z tego co widzę. Chyba odwiedził nas tatuś. Lucius, there you are, and here I am. O, mogę nawet poruszać się. It's okay. You can trust me. You know who I am. No jasne, że wiem. Widzę napisy w końcu. I've come to speak to you about your calling. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master over all. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things for the birthday boy, there on the desk. Okej, idę sobie to zobaczyć. Ekwipunek to E. You'll need this notebook. It will help you on your journey. Excellent. I co?
And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Oh, miłe. Go ahead. Pick up your new toys and see how they work. Okej, okay, nie ma problemu. Such a bright boy. Zaraz. Aby włożyć. Aha. Zaraz. Ja naprawdę. Aha, okej, okay, już rozumiem. Połączono. Wow, jestem zdolna, naprawdę. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. Postaram się. You left the lock on the freezer door. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Dobra, da się zrobić, wydaje mi się. You wouldn't want that to happen. No jasne, że tego bym nie chciał. Znaczy właściwie nie chciała. Mogę już wyjść? Nie mogę. Dobra, chyba mam z sobą gadać, co? Okej, da się zrobić. Więc idziemy. No, nie mogę? Aha, pan Lucifer nam zniknął wreszcie. I pozostawił nas samych sobie, prawda? A ja mam iść zdobyć tą kłódkę. Zapewne. A, czyli on nas odwiedza we śnie, tak jakby. Mapa M. To mi się przyda. O, widzę jakieś strzałeczki ładnie nas kierujące nawet w tamtą stronę. Nie, my biec nie będziemy. Ja muszę zachować się cichutko. Ojej, duży dom twoje rodzice mają, Lucjuszu. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Nie tutaj. Nie mogą tu iść, okej. Tu są jakieś... Łatwo się pogubić, naprawdę. Mam nadzieję, że nikt tutaj nam... Zamknięte, rozumiem. Gdzie ja jestem niby? Zaraz, mapa. Muszę wyjść i tam po prawej powinny być schody. Ale... Zaraz, gdzie? Że tam? Ojejku, póki ja ogarnę ten wielki dom... Zaraz, co? Jakieś krzyże. Krzyże mnie osłabiają. Nie widziałam tu żadnego krzyża. Zamknięte, mapa. Momencik. Tu jest ta jadalnia. Tu jest kuchnia. Prawda? No właśnie. Więc ja zabieram już kłódkę. Okej, mamy nową notatkę jakąś. Wziąłem kłódkę. Powinienem włożyć ją do kieszeni, aby nikt jej nie znalazł. Może przydać mi się później. Okej, telekineza. Ciekawe, ciekawe. Wow, jakiś płonący krąg. Chyba ją znaleźli. Wnioskuję po krzykach. Detective MacGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer.
This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Teraz spróbujecie, zrobicie co w waszej mocy, ale wam się nie uda. Nie, kiedy my i Lucjusz jesteśmy w tym domu. Palenie zabija. Okej. Okay. Widzę nawet jakaś przestroga będzie tutaj. Cóż to jest? Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter. And an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Okej, okay, więc ja zerknę, jak to wszystko się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, okay, nagrywa się idealnie, co u mnie zdarza się dość rzadko, ale patrzę, że nagrałam już w sumie te prawie 20 minut, więc i tak tutaj będziemy już kończyć. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i mówię wam, będzie ciekawie, a na razie cześć wszystkim!